ministrze. Rzeczywiście, jak już o tym była mowa, teleporady nie rozwiązują problemu w każdym przypadku i w związku z tym mam pytanie, kiedy, bo pan mówił, że zamierzacie zmienić w tej sprawie rozwiązanie, kiedy to nastąpi i czy w takich sytuacjach, kiedy jest podejrzenie, że lekarze POZ-u jakby bojkotują przyjęcia, po prostu nie ma możliwości dostępu do lekarza osobiście. Czy w takich sytuacjach Narodowy Fundusz Zdrowia nie powinien zwiększać kontroli postępowań takich placówek? I następna sprawa, czy w związku z nową falą COVID-u będą zwiększone środki na leczenie pacjentów COVID-owych w szpitalach specjalistycznych? I, no i kolejna rzecz, zwiększono ryczałt o 3%, między innymi środki ochrony osobistej mogą być dzięki temu w większym stopniu nabywane. Obawiam się jednak, że lawinowy wzrost cen z powodu przewagi popytu nad podażą może po prostu tutaj pochłonąć każde środki, które będzie ministerstwo przeznaczało na ten cel. Wobec tego, czy rzeczywiście ministerstwo monitoruje te kwestie, na ile wykorzystywane są przewaga popytu nad podażą rynkowa dla wzrostu cen i czy jeśli tak jest, jeśli obawiamy się, że ta tendencja się utrzyma, bo mówię, każde środki można przeznaczyć i pochłonie wzrost cen. Czy jeśli ta tendencja się utrzyma, czy ministerstwo nie rozważa zaangażowanie do zbadania zjawiska na przykład u OKiK-u? Dziękuję. Dziękuję pani poseł.